Witam. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten film, to chciałbym do niego podejść w miarę, żeby on był racjonalny. Bo chciałbym w tym filmie skupić się na tym, czy, może nie, czy z wyników na Steamie da się wyżyć. Bo taki film już kiedyś zrobiłem, jakby on był filmem, do którego przygotowywałem się mentalnie dosyć długo, żeby on powstał. Dlatego ten film będzie troszeczkę inny. I będzie on dotyczył tego, czy na Steamie są jakieś posrane wyniki. W sensie, czy ten rynek daje niesamowite możliwości. Może, czy z tego rynku da się żyć. Czy ten rynek robi jakieś niesamowite rzeczy. I jakby w ten sposób sobie pogadam, czy jest to najlepszy rynek do obracania. Czy jest to lepsze od innych rynków itd., itd. Temat ten. Nie powiem, jakby jest czymś, co zostało mi troszeczkę zainspirowane przez ten poprzedni film, który się wydarzył, ale i tak ja jestem trochę w kontrze do hura optymizmu steamowego, jeżeli chodzi o moje myśli. Jeżeli chodzi o moje ruchy, to wręcz przeciwnie, i jakby też nie chcę, aby ktoś odbierał to jako coś niespójnego, tylko ja po prostu w momencie, kiedy mówię, że coś odda, to jakby staram się. No, to tak jakby iść taką zasadą racjonalności, którą się kieruję w życiu, czyli jeżeli mi się coś wydaje, to spróbuję sobie postawić przed sobą najbardziej osobę, która mówi, że to nie odda, żeby mi wyjaśniła, dlaczego to nie odda. I dopiero w momencie, kiedy ta osoba mnie nie przekonuje, to postanawiam, że jakby to, w co wierzę, ma sens. I jakby trochę na Steamie mam tak samo, tylko że ta osoba, która ze mną walczy, to ja sam. Tak jakby w tym sensie, stąd pewnie na tym kanale jest bardzo dużo jakby teorii, które się nie sprawdzają, które w zasadzie, kiedy już robię te filmy, to mówię, że ta teoria się nie sprawdzi, ale jakby jest to po to, żeby rozszerzyć kontekst i lubię to robić. Taki wstępik tutaj zrobiłem, może leciutko przydługawy. Dlatego przejdziemy sobie jeszcze do czegoś, co jeszcze wydłuży ten film, czyli Skins Monkey. Strony do wymieniania swoich skinów. Jeżeli chcecie wejść, kupić coś, sprawdzić sobie, nie wiem, jakiegoś crafta poszukać, to można z kodem ZON. Kurde, blade, ale ktoś Dexterów nakleił. Gdyby ta naklejka nie kosztowała 10 zł, to bym se wziął, ale kosztuje 10 zł, to nie będę brał. W każdym razie wiecie, co robić. Można rzeczywiście sobie tutaj gdzieś ze strony skorzystać i tyle. A więc, w ogóle dziękuję, jak ktoś korzysta, bo to miłe, bardzo. Chuj, doceniam, naprawdę, doceniam. Ogromnie doceniam. Więc, ja powiem w ten sposób. Jakby, czy gdyby strzelać w rzeczy niemalże idealnie na rynku Steam, czy dałoby się mieć jakieś niesamowite wyniki? No tak, w sensie ja sobie na samym początku mogę przywołać postać Joe Dirta, jakby ukłony dla tego człowieka. Jest to chyba, jak sobie, nie wiem, czy znam kogoś, kto inwestuje lepiej od Joe Dirta. Nie znam chyba nikogo takiego. W sensie, on nie ma. To nie jest człowiek, który widzi wszystko na tym rynku. Zdecydowanie to nie jest człowiek, który widzi wszystko. I nie jest to człowiek, który jest otwarty na konsultacje. On jest zamknięty na konsultacje. Jakby, jeżeli ty widzisz coś i ty mu to pokażesz, to w takim razie oznacza, że dla niego, przynajmniej z tego co ja rozumiem, że on się już tego dotknąć nie może. Jeżeli on coś widzi i on tobie coś pokazuje, no to już znaczy, że jest tak skurwysyńsko pewny, że już mu brakło po prostu pieniędzy na dokupowanie czegoś. I ja powiem w ten sposób, że ja chcę oddzielić. Ja specjalnie mówię o jego postaci w tym filmie. Specjalnie, żeby pokazać wam, co się da. Co się da zrobić na Steamie. A potem przejdę sobie do mojej postaci, czyli jak to wygląda, może w trochę bardziej. Znaczy też to są tak jakby komiczne warunki moje, które ja mówię przerysowane, one są nieprawdziwe, one nie są warunkami normalnego człowieka, ale one są bliższe tym realiom i jakby to powiedzieć potem sobie zejdziemy może na jeszcze poziom niżej, chociaż tego akurat nie mogę obiecać, bo ciężko mi jest jakby po prostu wejść w rolę taką, której sam
niepełnie, przy czym też jeżeli chodzi o Joe Dirta, no to naoglądałem się swoich rzeczy i tak jakby swoje przemyślenia gdzieś tam mam. Więc nie pamiętam tylko jaka to była liczba. W sensie pamiętam co zrobił, bo pamiętam, że Joe Dirt w pewnym momencie, w momencie kiedy był sobie Akas Late, nie? W momencie kiedy ten rynek był na, on nie był na dnie, ale był, no nie, no błagam, no. O. W momencie, kiedy ten rynek był na, może nie, że samym dnie, ale nie był zbyt wysoko, Joe Dirt sobie siedzi na Discordzie i mówi tak: kurde blade, ale bym se nakupił AK Slate'ów. On je kupował przed update'em jeszcze. On je chyba kupował od grudnia do stycznia. Ja nie wierzę, żeby on to kupił na hita. Kupował ich chyba, z tego co pamiętam, w okolicach 30 tysięcy. Wtedy tych kałachów kupował wszystkie jak leciały po prostu z rynku. Kupował Battleskirdy chyba, tylko nie kupował. Albo kupował FN, MW, FT, albo kupował MW, FT, BS. Nie wiem które. Wiem, że Wellwornów nie kupował, co jest dosyć logiczne. No i jakby kupił ich tyle, że tam wydał na to, jakby w jego skali, dosyć chyba drobne pieniądze, z tego co mi się wydaje. No bo to było tam pewnie w okolicach stówy, 140, 150 tysięcy, może więcej jeszcze, nie wiem, może 200, nie mam zielonego pojęcia, bo nie pamiętam, czy to było 25 tysięcy kałachów, czy to było 21 tysięcy kałachów, czy to było 30 tysięcy kałachów. Jakby powiedzmy sobie wprost, na budżet zwykłego człowieka, to wiadomo, to jest gigantyczna różnica, czy kupujesz 20 tysięcy czy 30 tysięcy, ale jakby jedna i druga liczba, w sensie przy takiej decyzji, jaką są AK slajty, robi po prostu gigantyczne wrażenie. No i on nakupił tych slajtów, rzeczywiście. Zakupił ich przed update'em jeszcze. I w momencie, kiedy był update, no to tak sobie z Joe siedzimy, piszemy mu i on się mnie pyta: ej, dobrze zainwestowałem, walę właśnie konia XD, dobrze zainwestowałem, serio, proszę napisz, odpisz, proszę, proszę. No i ja mu mówię, jak one już były chyba po 12, 13, nie, po ile one były wtedy? Kurwa, nie pamiętam nawet. One były po 12 zł czy coś takiego? To ja mu mówię wtedy, że nie, no i mu koniec, nie? W sumie dosyć dobry to był strzał, nie powiem, że nie. Ma 14, 15 RMB. Nie pamiętam, naprawdę, to już było 2 miesiące temu. Ale koniec końców jakby zamknął tą inwestycję. Sprzedał te slajty. No i kurwa 120 koła chyba wyciągnął na czysto, z tego co pamiętam. I jakby to jest jeden typ, nie? W sensie, tu nie musiało wzrosnąć nic jakoś niesamowicie. O to chodzi. Po prostu gość, kurwa, miał czute na to. Akurat ma pieniądze, bo ma pieniądze i jakby to jest człowiek, który ma kurwa kamienicę ze Steama samego w sobie. Znaczy to akurat się śmieje, bo ten. Ale jakby ma eku liczony w kilku milionach i jakby na podstawie takiej inwestycji po prostu jakby wiecie, no jak na jego wydatki, które pewnie są na zasadzie iść do Żabki i kupić sobie hot dog. No to gość zamykał praktycznie cały rok, nie? I jakby jest. W ten sposób. Dosyć liquid item, dobra decyzja, zrobiona w dobrym momencie, szybki strzał, zamknięcie i tyle. To jest jedna rzecz. 7 luty wchodzi update. Joe Dirt mówi, razem ze mną zresztą. Ja, no, jeżeli ktoś nie wierzy, to zachęcam do nadrobienia. Lotus Glitter. Razem z Joe Dirtem siedzimy kurwa na czacie i pierdolimy. I pierdolimy kurwa co chwilę. To jest za tanie. Za tanie. Lotus jest za tani. Kurwa, wystawili go debile. Za tani, za tani. Pierdolimy do siebie i się cieszymy kurwa. Tylko, że to jeszcze tu było. Wtedy. Za tani, za tani. Lotus jest za tani. No i co? Jakby ja wyciągnąłem na Lotusie. No co, jakieś kurwa śmieszne pieniądze pokroju, nie wiem, no 500 zł, 600 zł, co w zasadzie nie jest takim złym wynikiem, może więcej, nie wiem ile. Jakby naprawdę nie pamiętam ile to było już. To jest wszystko na kanale, tam są liczby, wszystko jest na kanale.
A Joe Dirt, jakby w momencie, kiedy wszedł Lotus, to mówi tak: o, akurat mam swoje 10 kont wolne, na których mam 8000 balansu. PogChamp! Idę sobie nakupić ten. Idę sobie kupić chyba ile? 5 czy 6 tysięcy lotusów i to będzie super inwestycja. No i jakby wiem, że mega szybko ogólnie zamknął lotusy główne i sobie potem zostawił chyba tych lotusów. Kurwa, nie pamiętam ile. 300, 200 i chyba ma je do teraz, z tego co wiem. W sensie, i to jest to, nie? Że jakby. Koniec końców, z tego co wiem, to mi się chwalił, że to było około 40 tysięcy. Chyba tak. Chociaż też, jakby to są liczby, one gdzieś tam są, musiałbym je poodkopywać. Nieważne. Jakieś tego typu kwoty, które są. Jakby chodzi o to, to co chcę pokazać, to jest to, że jeżeli ktoś jest wystarczająco pierdolnięty lub wystarczająco majętny i ważne jest to w tym wszystkim, żeby mieć jedną cechę, której ja za skurwysyna nie mam. Ja nie wiem, jak można ją mieć. Jakby ją ma Romantic Macho, znacie Romantic Macho, no jakby. To jest ciekawe, że jakby osoby, które mają tę cechę, naprawdę kurwa są zajebiste. Chociaż tej cechy nie ma na przykład żydowski inwestor. To jest ciekawe. Że jeżeli mu się wydaje, że coś jest dobre, to kupuje to do odciny, kurwa. Że jakby do momentu, aż to nie wypierdoli, albo mu się skończą pieniądze. I Joe Dirt i Romantic Macho są razem w tym kurwa koszyku pojebów. Oni razem w tym są. Jakby Romantic Macho, jeżeli ma 100 tysięcy na bafie, to on mówi: chcę kupić Kopenhagę. On se uwidzi kurwa tę Kopenhagę i będzie ją kupował do momentu, aż się na bafie nie skończą kapsuły, jak jeszcze były kapsuły. A Joe Dirt ma dokładnie to samo. On kurwa siedzi. Wejdzie kurwa tu i powie: aha, Lotus ładnie wygląda, jest za tani. I będzie siedział i będzie zmieniał te konta i na każdym koncie będzie non-stop dokupował Lotusów, aż Lotus nie wypierdoli albo mu się nie skończą pieniądze. Więc jakby ja tu mówię w ten sposób, że w tym kontekście robienie tego typu ruchów, jakby to jest coś, co rzeczywiście. Wiecie, jeżeli jest się na tyle pojebanym, no to po prostu można te ruchy robić. I ja wam chciałem pokazać tę odklejoną perspektywę. To jest naprawdę odklejona perspektywa. I ona jest ultra odklejona. Ona jest nie moja. Ja tak nie mam. Dla kontrastu. Żydowski inwestor, w momencie kiedy widzi już, on już ma coś takiego, że mówi: nie no, to jest pewniak jak chuj. To jest już taki pewniak, kurwa. To jest taki pewniak. To on mówi: włożę tu 3% swoich pieniędzy. Jak on już krzyczy, że coś jest pewne, to on mówi: to tak pieniążka rzuca jednego. Na przykład, żydowski inwestor jest osobą, która ma patcha froga. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Może jeżeli wpiszę patch, to mi się uda, chociaż wątpię. Nie sądzę, żeby mi się udało. To jest chyba Bayonet Frog, z tego co wiem. Ale jakby on ma tego patcha. I dosłownie, jakby w momencie, kiedy ten patch był za darmo, kiedy był tu, to on już wiedział, że on wypierdoli. On już wiedział to. Bo to jakby, gdyby dzisiaj była. Powiem w ten sposób. Gdybym ja miał wiedzę, którą mam dzisiaj, i widziałbym tego patcha, to jest najprostsza inwestycja do świecie na zagrania. Do zagrania. W sensie to jest najbardziej obvious inwestycja, jaką można zrobić. Ja się nie dziwię się osobom, które mają setki tych patchów, bo to po prostu jest tak obvious, że takie coś wypierdoli, że to jest aż zbyt obvious. Więc ja się nie dziwię, że ktoś, kto siedział na Riptide i widział tego patcha, po prostu wiedział, że to jest pewniak. To jest pewniak. I jakby był pewniak, i mówię to nie z perspektywy tego, że o kurwa, ale oddało, tylko z perspektywy tego, że jest czaszka, która w Chinach jest zakazana, i oni muszą zrobić inny design tej naklejki, a osoby, które na przykład będą siedziały na VPN-ach, to będą edge'ować do tego.
Więc jakby to jest kurwa dosyć obvious, że w ten sposób to się dzieje. Ta naklejka będzie musiała być jakimś restrykcjom poddana i po prostu w momencie, kiedy to się stanie, to ta naklejka po prostu wypierdoli. To było pewne. I Żydowski o tym wiedział. Ale on nie ma tych patchów na zasadzie 100. Albo coś takiego. On o tym wiedział, ale sobie ich kupił kilka. I to jest właśnie różnica. Gdyby Joe Dirt wiedział, kurwa, to Joe Dirt by kupił, kurwa, tych patchów tyle, żeby ich nie było. Że ani jednego by nie było, bo on by wykupił po prostu wszystkie. On by siedział i by mówił tak. Jak Romantic Macho. Romantic Macho to jest jedyna osoba, którą znam, która chodziła do znajomych, mówiła im, żeby brali kredyty po to, żeby inwestować na Steamie, bo coś jest już tak pewne, że trzeba, kurwa, brać kredyt na to. To jakby to są tego typu odklejusy. A tutaj po drugiej stronie macie kogoś, kto gra najbezpieczniej, najbardziej pewne inwestycje. I to są jakby dwie skrajności. Ja powiem tak. Siedząc na rynku Steam, jakby. Jeżeli naprawdę siedzisz na tym rynku, to zaczynasz zauważać tak jakby, co się gdzieś dzieje. Zaczynasz zauważyć, co gdzieś kręcą i tak dalej. I to się da wyczuwać. W sensie da się wyczuwać to, że jakby coś już jest źle, albo coś jest jakby, nie wiem jak mam to powiedzieć, już po prostu jakąś taką, jakimś takim, taką metodą na porównanie czegoś, co było kiedyś, do tego, co jest teraz, już się zaczynają pewne rozjazdy robić po prostu. I to już jest takie, wiecie, albo głupie rzeczy, pokroju kupujesz czegoś bardzo dużo, aż się nie znajdzie taki sam pojeb jak ty. Na przykład ty coś skupujesz, ale raczej na buyorderach, aż znajdujesz kogoś, kto zaczyna skupować listingi. No i potem sprzedajesz temu, co skupuje listingi. Jakby ktoś chciał przykład, no to... Myślę, że to będzie idealny. Że jakby tego typu akcje mają miejsce. Lol. Ale jaja. Ja pierdolę. O kurwa. No. Jakby ja miałem Interza. Nie mówię, że nie. Ja miałem nakupionego Interza. Przed tą akcją. Tylko, że ja sprzedawałem go po 30 zł. Bo nie spodziewałem się, że on doleci do takiej kwoty. Miałem nakupionego. Jakby wysyłałem screeny. Tak. Jeżeli ktoś bardzo mi nie wierzy, że go miałem, to mogę podesłać. Ale to są tego typu rzeczy. No i jakby, czy da się coś takiego przewidzieć? Przewidzieć nie. Ale przygotować oczywiście, że tak. W sensie jakby... no mówię, jakby ja miałem tę naklejkę. Więc jakby to nie jest kwestia tego, że ja wiedziałem, że coś się tu wydarzy. Bo ja nie musiałem nic wiedzieć. Ja po prostu rozumiem schematy tego rynku. W sensie rozumiem, że jakby... Czasami warto jest mieć jakiś jeden losowy item, który jest gówniany, który idzie w jakąś analogię, który idzie jakby, który ciągnie za sobą jakiś paradygmat, od którego się coś wywodzi i jakby po prostu masz coś takiego, no nie? No w sensie masz po prostu kurwa tego Interza w ekwipunku, bo wiesz, że coś się może stać. I tego typu rzeczy to jest, no może nie, że coś to jest common wiedzą i tak dalej, ale... To jest, kurwa, do przewidzenia, po prostu. W sensie, to jest jakby, to nie jest kwestia tego, że ja mam tylko i wyłącznie Interza. Ja tych naklejek, typu Inters, w sensie typu, które czekają na takie wypierdolenie, mam, nie wiem, powiedzmy trzy magazyny na koncie. To są trzy magazyny różnych naklejek. Różnych naklejek w różnych ilościach. Skupowanych po bardzo dziwnych cenach. Nie? Czasami wyższych, czasami niższych. Ale jakby ja mam czutkę po prostu, że te naklejki kiedyś będzie coś takiego czekało. I te naklejki po prostu są na przykład kupowane wyżej, potem idą niżej, potem ktoś rzeczywiście skupuje sobie je, bo chce je naklejać, one się potem wyczerpują, potem ich się robi mało, przychodzi jakiś poje, wypierdala to. To jest taki schemat po prostu tego wszystkiego. Jakby, przynajmniej ja tak na to patrzę, nie? Więc... Jakby to jest też kwestia tego, że... Nie wiem, jak mam to powiedzieć, ale... To się da. Po prostu się da. To nie jest nic prostego. To nie jest nic, co zrobisz, kurwa, wchodząc na ten rynek. Ale coś, co się da. I ja powiem tak. Czy na tym rynku są jakieś pojebane wzrosty, które da się realnie wyłapać? Kiedyś bym powiedział, że nie. Że jakby... Że nie.
Dzisiaj powiem, że to zależy, co to znaczy pojebany wzrost i do czego mielibyśmy się odnosić. Jeżeli dla kogoś 30% w ciągu tygodnia to jest bardzo dużo, to jakby jest to do zrobienia i jakby dla mnie osobiście 30% w ciągu tygodnia na Steamie to nie jest coś, co zrobisz z każdej kwoty i w każdym momencie, ale jest to coś, co się da. A w ekstremalnie dobrze złapanych sytuacjach i z taką naprawdę fajną czutką na tego Steama i z takim serio, wiecie, czymś takim, że po prostu mózg już wam zaczyna kurwa się spajać z tym Steamem i wy już nie wiecie, czy wy siedzicie przed komputerem i oglądacie Steama, czy naprawdę są jakieś skrzynki przed wami w domu. Tak o, i trzeba wynieść w nich jabłka gdzieś do piwnicy. No to w momencie, jak już w ten sposób zaczynacie o tym myśleć, no to jest do zrobienia. Kiedyś bym powiedział, że jest nie do zrobienia. Tak bym kiedyś uznał. Kiedyś bym powiedział, że na przykład Liquid Fire jest... W sensie jest na tyle losowe, że się nie da. Za to ja dzisiaj widzę... Kiedy patrzę na coś takiego, to widzę grę po prostu tu, nie? Dzisiaj ja widzę po prostu grę konkurencyjną, a nie... To, że coś losowo wyjebało. Dla mnie to jest coś na zasadzie, że w momencie, kiedy Liquid Fire było tu, no to mówię, okej, dobra, do czego to jeszcze poleci i jakby gdzie jest limit. W momencie, kiedy było tu, to mówię, okej, dalej, gdzie jest limit. Jak już było tu, to mówię, okej, dalej, gdzie jest limit. I jak już widzę, że to spadło, już mówię, okej, dobra, czyli to za chwilę będzie dalej leciało, nie? I że to jest już moment, że tylko zobaczyć, gdzie jest limit dolny w tym momencie, nakupić tego po prostu i czekać na dalsze siłowanie się. W momencie, kiedy już jest 60 i za chwilę to pewnie też sobie zleci do jakiejś ceny, no to po prostu jakby ten sam case, nie? Tylko, że w tym momencie to już może trochę większy odpływ zaliczyć, to by nie było wcale dziwne. No chyba, że będą to podbijać pojeby do 100 zł. To niech podbijają, no mówię, no potem będziemy mówić, że gdzie jest limit. Chociaż ja wolę już strzelać w to, że coś zacznie lecieć. Ale to jest po prostu schemat myślenia, który się włącza na tym rynku. Że ty nie patrzysz na Liquid Fire jak na... To 61 zł to nie jest 61 zł. Ty nie patrzysz na to, kurwa, jak na 61 zł. To nie o to chodzi. To nie jest 61 zł. I to nie jest to... Dwie te naklejki to nie są zakupy w Biedronce. W ten sposób. To jest bardzo ważne. Jak już masz taki item, jak Liquid Fire, to dla ciebie to są punkty. Tu się wyświetlają, kurwa, liczby jakieś. To jest nieważne, jaka tu nie jest numerka. Ty nie masz... To nie są pieniądze, które da się wydać. To jest już numerek, który się wyświetla na tym ekranie. I ty rozumiesz, że zwiększanie się tego numerka, to jest zwiększanie się jakby jakiejś wiary, że ten numerek może być wyższy, a zmniejszanie się to jest po prostu jakby jakieś przesycenie tego. W momencie, kiedy mówimy tu, to są pieniądze. To są zakupy w Biedronce. To są zakupy w Biedronce, które się mogą odbyć. To już nie są zakupy w Biedronce. To już są numerki, które się tylko zwiększają albo zmniejszają. Bo tu już nie ma konsumpcji. A jak jest, to jakaś pojebana. W sensie, że jakiś zjeb to kupuje. No więc jakby to też jest według mnie case. I dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że kiedyś bym powiedział, że ustrzelenie tego poziomu do tego poziomu, w sensie ustrzelenie odtąd dotąd, jest czymś niemożliwym. Nie? A dzisiaj po prostu jakby coś... No jakby nie wiem, no. Po prostu się da. Jakby. Po prostu to jest coś, co się da. Więc to jest ten case, nie? Że jakby, no i można by było z drugiej strony jeszcze tak lecieć. Można by było mówić też o naklejkach, o, jeszcze inaczej. To jest według mnie też case dobry. Mój największy buy order na tę naklejkę był w momencie, kiedy ona była gdzieś tu, no nie? Stawiam sobie buy order, nakupiłem sobie naklejek, nagle naklejka wypierdala. Ktoś ją zaczyna kupować. No to mi się udało je posprzedawać, nie? No ale jak? Skąd, kurwa, ktoś może wpaść na pomysł, żeby kupić naklejkę Bite Me, kurwa?
Jak kurwa wejść, jak można wyczuć górkę na naklejce, która nikogo kurwa nie obchodzi? Jak to jest możliwe? Ktoś zapyta. No i mówię, to jest już czucie rynku po prostu. Że jakby ty czujesz, że tu się zaczynają dziać pojebane rzeczy. Oglądasz tę naklejkę i mówisz, nie, no pojebało tych ludzi. Po prostu ich popierdoliło i za chwilę ich pojebie maksymalnie. No i nie wiem, a jak ktoś chce zobaczyć, czy ja naprawdę miałem te bajtmi, czy ich nie miałem, to ja specjalnie mu wezmę i je kurwa znajdę, żeby pokazać. To też jakby. Więc koniec końców, podsumowując. Czy na rynku Steam są pojebane akcje? Są. Czy to jest common, żeby je łapać? Czy to jest proste, żeby je łapać? Czy to jest łatwe? Nie, nie jest. Czy to jest możliwe? Tak jest. Czy ten rynek jest lepszy od innych rynków? Nie wiem, według mnie dla kogoś, kto właśnie tak się tu porusza, zaryzykuję stwierdzenie, że tak. Przy czym jakby jestem przekonany, że rynek kryptowalut czy rynek akcji dziennie dla bardzo wprawionej i osoby, która ma trochę szczęścia, jakby nie było, będzie generował więcej niż rynek Steam. Za to rynek Steam będzie łatwiejszy do zrobienia, w sensie na nim się częściej będą działy tak jakby bardzo spodziewane wybuchy. O, tak to powiem. Że na nim łatwiej jest wydedukować, co wypierdoli. Przynajmniej dla mnie to tak jest. Jakby łatwiej jest na rynku Steam wydedukować, że naklejka Interest zostanie skupiona przez jakiegoś popierdoleńca, niżeli na rynku akcji wydedukować, że jakaś spółka zrobi razy 10. Nie? Bo jakby jeżeli ty wydedukowałeś, że jakaś spółka powinna być razy 10, to ona już pewnie jest razy 10, bo po prostu inni już też na to wpadli. To jakby też z tej perspektywy. Więc kończąc ten film, powiem tak. Rób ta, co chceta. Interesujcie się, czym chcecie interesować. Porównywanie rynków jakby jest bez sensu. Tak uważam, bo to tylko to jakby to zależy od osoby, a nie od rynku. Co się na nim da, a czego się nie da. I jakby każdemu życzę tego, żeby jak najwięcej mu się dało i jak najwięcej mu ten nie siadało. Bo to tyle. W tym filmie. Sorki, czy taki długi.